Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Świech. Jestem właścicielem tego kanału, jak również twórcą strony internetowej ultrasamouk.pl. Stąd pozwalam Was sobie zaprosić na najnowszy, już 17, odcinek mojego ultrasamoukowego przeglądu prasowego. A wszystkich i wszystkie zaskoczonych, zaskoczone moim zmianą wyglądu, wyjaśnienia na końcu. Zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że nie warto przewijać całości, żeby zobaczyć, dlaczego tak wygląda. W dniach od 2 do 4 listopada odbywała się konferencja Microsoft Ignite. W sieci pojawiło się niewiele relacji po wystąpieniu Satya Nadelli, ledwie kilka, na przykład na Antiweb, a jedyna, nieco dłuższa, była mocno oparta na notatce Microsoft. Nawet ten sam tytuł pojawił się na TechSenior. Ogromna większość serwisów przedstawiała częściowe informacje, które dotyczyły przede wszystkim dwóch najbardziej widocznych nowości. Microsoft lub na komputer świat, Antiweb czy DailyWeb oraz awatarów 3D w Microsoft Teams, co z kolei wywołało mnóstwo komentarzy wokół słowa Metaverse. Na przykład, Microsoft też chce stworzyć Metaverse. To dobre programy. Microsoft też chce budować swoje Metaverse. Zacznie od aplikacji Teams i wirtualnych spotkań. To komputer świat. Czy Microsoft będzie miał swój Metaverse? Zacznijmy się przyzwyczajać, bo to przyszłość internetu. Spider's Web. O czym zresztą pisałem w tym tygodniu nieco wcześniej. Oprócz tego serwisy informowały o tym, że Microsoft Dynamics 365 Connected Spaces pomoże zrozumieć zachowania klientów. Przyznać muszę, że spodziewałem się większego zamieszania, bo ledwie tydzień temu większość serwisów pisała o konferencji Facebooka czy Apple 2 tygodnie temu. Być może chodzi o to, że tym razem konferencja nie dotyczyła urządzeń. Gdy na rynek wchodziły nowe Surface'y, internet pękał od tej wiadomości. Dla mnie jednak jest to ważna konferencja, również dlatego, że jedna z głównych informacji, ta o awatarach, pokazuje, z jaką prędkością zmienia się świat. Microsoft Mesh został ogłoszony ledwie w marcu, a od następnego roku ma wejść do Teams, które zresztą ze względu na pandemię stały się jednym z najpoważniejszych graczy na rynku edukacyjnym. Zupełnie pominięty został w wiadomościach wspomnianych powyżej aspekt rzeczywistości wirtualnej wykorzystanej podczas konferencji. Wiem, już na poprzedniej był obecny, jednak tu pojawiły się realne sesje w przestrzeni Altspace VR, czy rozwiązań niskokodowych jak Power Platform, a fakt istnienia Cloud Skill Challenge odnotował jedynie Pepper. Ja przygotowuję swoją relację. Będzie krótka, mam jednak nadzieję, że uda mi się zawrzeć wszystko, co zdążyłem obejrzeć oraz na co zaspałem. Zapraszam wkrótce. Spider's Web informuje, że w publicznym liceum ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej został otwarty pierwszy w Polsce Newton Room. Specjalna przestrzeń do nowoczesnej nauki dla uczniów zrealizowana we współpracy z firmami Boeing i First Scandinavia. Pracownie takie oferują edukację w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, tzw. STEM, a ich programy edukacyjne nazywane są modułami. W Łodzi uruchomiono moduły lotnictwa, biopaliwa, robotyki, a w sali ustawione są symulatory samolotowych kokpitów. Podczas trwających 3 tygodnie testów wylatano 260 godzin, a stanowiska odwiedziło 450 uczniów. Jest mnóstwo projektów wspierających naukę i coraz więcej z nich trafia do Polski. Choćby Nowa Akademia, Hewlett-Packard, o czym pisałem w ultrasamoukowym przeglądzie prasowym numer 8, PTEC od IBM-a, tenże przegląd numer 9. Niedawno pojawiła się też informacja, że Google otwiera Centrum Rozwoju Chmury Obliczeniowej. Będąc w Zamościu, widziałem Technikum New Technology. Polska jest atrakcyjna, bo mamy naprawdę świetnych inżynierów. Szkoda, że jak dotychczas tego typu programy dzieją się raczej w wielkich miastach, choć ostatni przykład pokazuje, że to już nie tylko najbardziej znane miasta, jak Kraków czy Warszawa, zaczynają wchodzić w grę. Również dla biznesu. Na ten przykład Capgemini otworzyło swoje podwoje w Opolu i Lublinie.
Myślę sobie, że okazje do nauki są, daleko nie szukając internet. I nie chodzi tylko o lekcje zdalne, które wyglądały miejscami jak wyglądały, a całą potęgę MOOC, o których zresztą też wcześniej mówiłem, jak Coursera. Sam miałem przyjemność uczestniczyć w zajęciach profesora z Uniwersytetu w Michigan. I to nie jest tylko nudny kurs, są dodatkowe projekty do zrobienia, jest możliwość dyskusji w grupach, z poznania osób zainteresowanych tematem. Czy mamy jednak gotową do pracy młodzież? Jedna z dziewcząt w rzeczonym liceum z Łodzi zrobiła licencję pilota, zanim powstała pracownia. Ja lubię, myślę, że wciąż jest nadzieja. Pierwszego listopada Polska ruszyła na cmentarze tak skutecznie, że przyjechawszy do domu po wizycie na cmentarzu w okolicy Starego Sącza, nie byliśmy w stanie znaleźć otwartej restauracji, nie mówiąc o sklepach. Dzień zaduszny, czyli właściwie święto zmarłych, 1 listopada to wszystkich świętych. Dlatego też pozwoliłem zrobić sobie listę osób, które odeszły w tamtym roku. Od listopada 2020 do listopada 2021. Lista jest całkowicie subiektywna i ułożona w porządku alfabetycznym. I tak. Odszedł Leszek Benke ze spotkania z balladą, Eugeniusz Wilski, twórca sukcesu Odry 1300, Wojciech Burszta, antropolog kultury, którego książki wałkowałem na studiach, Bronisław Cieślak, Polski 007, Blanka Danilewicz, dziennikarka, mam sentyment do Ekspresu Reporterów, Konrad Fijałkowski, pisarz SF, Wiesław Gołas, dla mnie zawsze Tomek Czereśniak, Krzysztof Gradowski, od pana Kleksa, Błażej Halski, kurde komisarz, z The Analogs na przykład, Krzysztof Kierszowski, czyli jeden z tych dwóch w Wabank, Tomasz Knapik, jedyny taki głos, Jan Lityński, legenda i klasa sam w sobie, Jarosław Musiał, wychowałem się na nowej fantastyce i grach RPG z jego ilustracjami, Jerzy Prokopiuk, którego książki przedstawiła mi znajoma religioznawczyni, dzięki czemu czytałem Junga, Henryk Samsonowicz, bez którego nie byłoby pierwszego roku moich studiów, Antoni Smuszkiewicz, dzięki któremu prawie napisałem pracę doktorską, Izabela Siarakowska, której zawdzięczam króciutką randkę z polityką w moim życiu, Adam Zagajewski, poeta, do którego mi bardzo blisko, i Teresa Żylizgara, legenda światowej opery. W roku 2020 zmarł również Carlo Cendi, twórca niezapomnianych komiksów z kaczkami i innymi postaciami Disneya. Myślę, że tu naprawdę nie ma się co wymądrzać. Od wczoraj trwa konferencja Microsoft Ignite. Android.com.pl informuje o kilku nowościach ogłoszonych podczas konferencji. Po pierwsze, został udostępniony podgląd, preview, w Microsoft Dynamics Connected Spaces. Po drugie, Microsoft Teams otrzymał usługę Microsoft Mesh, co umożliwi używanie awatarów podczas spotkań. I po trzecie, pojawiła się nowa usługa o nazwie Azure OpenAI Service, dając użytkownikom dostęp do modeli GPT-3. O ile pierwsza wiadomość nie wpływa na mnie bezpośrednio, to druga z tych wiadomości mocno mnie zelektryzowała. Używam Microsoft Teams na co dzień, zaś Microsoft Mesh śledzę od początków jego istnienia i muszę przyznać, że jak mnie ujęła ta technologia, czy ten framework ponad pół roku temu, tak trzyma mnie do dziś. Możliwości wykorzystania są właściwie nieskończone, co bardzo ważne. Do tworzenia wirtualnych światów nie są potrzebne umiejętności programowania, o czym wspomniałem zresztą podczas relacji poprzedniej. Niestety na ten moment potrzebne są okulary HoloLens 2, kosztujące minimum prawie $3000 w wersji dla deweloperów. Tym niemniej dopiero trzecia wiadomość dla mnie to bomba. Jakiś czas temu podawałem co prawda informacje o nowym modelu MT-NLP, podawałem też liczby. GPT-3, do którego porównywałem potworną wydajność nowego produktu Microsoft i Nvidia, jest co prawda nieco słabszy, lecz w porównaniu do aktualnych możliwości to ogromny krok naprzód. Tym bardziej, że jeszcze 2 lata temu The Verge uważało, że wykorzystanie GPT-3 jest niebezpieczne. Teraz ten sam serwis pokazuje możliwości, jakie GPT-3 za sobą niesie. Na przykład aplikacja sportowa, która oferuje komentarze, podsumowanie najważniejszych wydarzeń w grze oraz wątków i analiz w czasie rzeczywistym.
Ten model umie w pewien sposób tworzyć, o czym kiedyś mówiłem przy okazji wiadomości ze Spider's Web, choć nie tak jak fałszywy horror, podobno stworzony przez boty, który, idę o zakład, jest raczej tworem Keatona Patiego. Na faktyczne wykorzystanie MS Azure OpenAI pewnie przyjdzie chwilę poczekać, choć gotowe rozwiązania bazowane na oryginalnym produkcie OpenAI już są i robią wrażenie, pomagając na przykład programistom i nie tylko w kodowaniu. Co zresztą też pokazywałem w relacji z Microsoft Inspire przy wstępie Satya Nadella. PC Format informuje, że Clearview AI zgromadziła już 10 miliardów zdjęć twarzy z mediów społecznościowych. Dane służą rozwijaniu metod automatycznego rozpoznawania twarzy. Firma tłumaczy swoją działalność, która wzbudza mnóstwo kontrowersji, chęcią pomocy organom ścigania. W całej tej wiadomości najbardziej niepokojące są kontrowersje. Firma w Australii otrzymała nakaz skasowania wszystkich obrazków i szablonów twarzy należących do Australijczyków. Znalazła się również pod obserwacją Parlamentu Europejskiego, a w kilku miastach Stanów Massachusetts i Kalifornia wprowadzono zakaz używania technik rozpoznawania twarzy przez służby. Podobnie zresztą w Kanadzie. Można by teraz ponarzekać na permanentną inwigilację portali społecznościowych. Notabene Meta zdecydowała o zamknięciu systemu rozpoznawania twarzy, m.in. po zapłaceniu kary 650 milionów dolarów za nieszanowanie prawa prywatności obywateli Illinois. Tym niemniej nie od dziś wiadomo, że Clearview używa do swoich celów m.in. TikToka, na którego punkcie zwariowała ogromna część świata, a najbardziej, co widać zresztą na załączonym obrazku, wspomniane wcześniej Stany Zjednoczone. Liczba użytkowników osiągnęła ostatnio miliard. Prawda jak zwykle leży po środku i myślę, że najlepiej scharakteryzował ją Piotr Konieczny w spotkaniu o etyce podczas festiwalu Bomba Megabitowa. Powiedział wtedy: cieszę się, że żyję w tych czasach, bo technologia jest jeszcze bardzo niedoskonała. I trudno się z tym nie zgodzić, szczególnie patrząc na problemy z rozpoznawaniem twarzy i kształtów. Swego czasu zresztą informowałem o algorytmie Facebooka, który oznaczył czarnoskórych jako małpy na czarno. A że służby lubią wiedzieć, gdzie są obywatele i co robią? Cóż, pewne rzeczy na świecie są niezmienne, tylko dzięki technologii nieco łatwiejsze. Ja też cieszę się, że żyję w tych czasach. Komputer Świat informuje, że Porsche pracuje nad cyfrowym bliźniakiem, który pozwoli przewidzieć awarię samochodu na podstawie stylu jazdy kierowcy. Chodzi o stworzenie wirtualnej kopii istniejącego samochodu. Dotyczy to modelu Taycan, która umożliwi analizę danych eksploatacyjnych opartą na informacjach z planowych prac, jak również nieoczekiwanych napraw. Aktualnie trwają tak zwane testy tak zwanego cyfrowego podwozia, monitorowanie komponentów pneumatycznych w tymże. Idea cyfrowych bliźniaków nie jest nowa i to niezależnie jak na to patrzeć. Ideę zaproponowano w 2002 roku czy wykorzystanie przez NASA w roku 2010. Sama koncepcja bowiem sięga lat 90. tamtego wieku. Książka Davida Gelenternera Mirror Worlds nie jest też nowa w przypadku przemysłu motoryzacyjnego. Volkswagen na przykład korzysta z takich rozwiązań przy tworzeniu samochodów. Wydaje mi się, że właśnie tak powinniśmy podchodzić do sztucznej inteligencji. W ten sposób możemy wykorzystać jej możliwości w pełni. Tylko maszyna jest w stanie przetworzyć ogromną ilość danych z wielu samochodów, wyliczyć trendy, co po przetworzeniu przez odpowiednie algorytmy da wartość prawdopodobieństwa awarii, na przykład w stosunku do stylu jazdy kierowcy. I tu naprawdę nie ma się czego bać. Android.com.pl informuje, że cyfrowe wersje legitymacji studenckich są dostępne na 120 uczelniach w Polsce. Lista dostępna jest w artykule. Link na moim blogu. M-legitymacja działa w ramach aplikacji M-Obywatel i jest traktowana jak dokument. Pozwala na przykład na uzyskanie zniżek. Do tej pory uczelnie wydały 170 tysięcy M-legitymacji.
Jestem wielkim zwolennikiem ograniczania plastiku. Cieszy mnie fakt, że wiele programów lojalnościowych, zamiast wydawania kolejnych kart, z tego powodu również nie lubię tychże programów, zaczęło w zamian stosować aplikacje. Z takim samym entuzjazmem podszedłem do aplikacji mObywatel, gdy okazało się, że mogę w niej również mieć prawo jazdy. Życie stało się prostsze. Ogromnym szokiem był dla mnie moment pierwszej kontroli drogowej w nowej rzeczywistości. Nie dlatego, że była, tylko dlatego, że okazało się, iż nie muszę mieć przy sobie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, a nawet ubezpieczenia, choć dowód osobisty musiał być plastikowy. Zmieniłem wtedy telefon i założyłem, że nie będę instalować jakiejkolwiek aplikacji, dopóki nie będę miał potrzeby jej użycia, stąd też nie miałem mObywatela. Jak ostatnio pisałem, nie mam nawet zbyt często potrzeby używania karty bankomatowej, gdyż większość transakcji wykonuje sieciowo i bezdotykowo. Poza tym, jako że lubimy wodę gazowaną, zakupiliśmy Soda Stream i w ciągu ostatniego tygodnia wynosiliśmy plastiki ledwie raz. W końcu, żeby zmienić świat, trzeba zacząć od siebie i zrobić pierwszy krok. PC Format informuje, że SpaceX opóźnia realizację usługi satelitarnego internetu. Firma przygotowała mapę, na której zamawiający musi ustalić miejsce odbioru sygnału i okazało się, że zamiana tejże lokalizacji, nawet o kilka metrów, skutkuje przesunięciem na koniec kolejki, co znaczy rok lub dłużej do czasu zainstalowania. Co zauważyli przyszli odbiorcy? Informują oni też również o trudnościach w kontakcie ze SpaceX. Internet satelitarny jest łakomym kąskiem dla wielu firm. Ostrzą sobie na niego zęby Amazon, OneWeb, Boeing. Kawałek tortu jest dość duży, bo mimo XXI wieku wydawać by się mogło popularności internetu, jest on dostępny w dużych skupiskach ludzkich, a wciąż są ogromne obszary, w których sieć jest słabo dostępna. Niedowiarków zapraszam do eksperymentu. Weźcie najnowszego Samsunga Galaxy S21 i pojedźcie w Podkarpackie. Najlepiej w okolice Roztoczeńskiego Parku Narodowego i spróbujcie tam złapać sieć. Wracając do tematu, wiele serwisów informowało już, że Starlink jest dostępny w Polsce, a jego cena jest dość wysoka, bo sam abonament kosztuje 450 zł. Gdy ostatnio próbowałem to sprawdzić, zostałem przekierowany jedynie do zamówienia. Tym niemniej, mam znajomego, który internet satelitarny zamówił, pewnie jako jeden z pierwszych, a na pewno niedługo po ogłoszeniu zapisów. Dostałem od niego kilka zdjęć, jedno z nich we wpisie, zapraszam na bloga, z informacją, że w pierwszych testach połączenie wykręciło 300 megabitów na sekundę, potem jednak zwolniło do 100 w miarę przyłączania kolejnych użytkowników. Firma docelowo chce oferować prędkość 10 gigabitów na sekundę. Będę śledzić postępy u znajomego. Bardzo dziękuję, Tomku. Benchmark informuje, że projekt firmy Trowboy dotyczący produkcji poduszek wzorowanych na klasycznych modelach Apple uzyskał na Kickstarterze niezbędną kwotę w godzinę. Iconic Pillow Collection miała założenie zebrania 10 tysięcy dolarów. Zebrała ponad 33. Poduszki w cenie 39 dolarów za sztukę przedstawiają 5 modeli komputerów, od desktopów przez all-in-one po laptopy. Jest to druga odsłona popularnej kolekcji. Poprzednia w całości wyprzedana. Dobre pomysły zawsze w cenie. Dlatego temu też również przyklaskuję. Oczywiście pomyślałem o tym samym w polskich warunkach, lecz myślę, że po pierwsze fanów Elfro Junior jest niestety mniej. Po drugie, byłby pewnie problem z rozpoznawalnością. Dlatego komputery takie nie sprzedają się za co najmniej 5 i 6 miliona złotych. Stąd też pewnie taka akcja kickstarterowa wyszłaby trochę gorzej. Upatrywałbym jednak szansę w komputerach Amiga, na przykład model 500 jest wciąż poszukiwany, a czekamy na wydanie nowej wersji mini. Commodore, wyszła nawet konsola naśladująca kultowy sprzęt, czy Atari 512 ST. Z tym podobnie. Moda na stare komputery i gry trwa. Festiwale poświęcone temu, jak na przykład Pixel Heaven, są bardzo popularne. Ba, było specjalne kalendarium takich imprez, a co róż, powstają salony fliperów, mając w nazwie muzeum, jak w Krakowie, czy arkadówek. Jak wyżej.
Mam zresztą nadzieję, że przerwa w działaniu strony Retrosfera była tylko tymczasowa, bo festiwal dawnych komputerów i gier w RTTC to nasz stały punkt wycieczek. I darzę te sprzęty ogromnym, ogromnym sentymentem. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas tradycyjnie, mając nadzieję, że nie uznacie go za czas zmarnowany. Te z Was i tych, które zaskoczył mój wygląd, informuję, że trwa listopad, a z nim akcja Movember, którą popieram nie tylko tym, że noszę wąsy, ale również tym, że już się przebadałem. Jest to profilaktyczna akcja badania prostaty i jąder u mężczyzn celem zapobiegnięcia nowotworom tychże organów. Zachęcam do uczestnictwa. Wracając, bardzo dziękuję raz jeszcze. Zapraszam do kontaktu. Wszystkie dane znajdziecie pod tym materiałem. I cóż, zapraszam wkrótce. Pojawią się kolejne materiały tutaj na kanale YouTube. I do zobaczenia. Trzymajcie się.